Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i będzie to taki filmik coś na wzór chat make-up, będzie kilka nowości i sobie po prostu to przetestujemy. Ja będę na bieżąco mówiła, jak ja oceniam te produkty, jak mi się nimi pracuje, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie to będą produkty, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Dzisiaj mam do testowania głównie produkty, które są do twarzy, zarówno akcesoria, jak i po prostu produkty, czyli jakiś tam krem, jakiś tam rozświetlacz, jakiś tam jakaś baza, jakiś podkład, jakiś krem pod oczy, no i pędzle głównie. Znajdą się też nowości, jeżeli chodzi o cienie, natomiast tego jest zdecydowanie mniej, więc zaczynam od twarzy. I na twarz nałożę najpierw krem nawilżający, będzie to krem z Mary Kay. To jest bardzo fajny, słuchajcie, nawilżający krem. Ja już go używałam i powiem Wam, że on się świetnie sprawdza również jako taka baza pod makijaż. Bardzo szybko się wchłania, bardzo fajnie nawilża skórę. Daje jej taki komfort. Dobra, kiedy krem się fajnie wchłonął, on zostawia takie troszeczkę... Mam wrażenie, takie lekkie wykończenie. Troszeczkę czujemy go na twarzy, ale mam też takie swoje osobiste już przeczucie, że niejako powoduje to, że później wszystkie te produkty, które są nakładane, się jakoś tak fajnie wtapiają, jakoś tak fajnie, nie wiem, przytrzymują do tego takiego a la filmu, który pozostawia ta baza, więc nie wiem. Znaczy ten krem, który mi sprawdza się jako baza. I oczywiście teraz zapomniałam sobie iść namoczyć Beauty Blendera. Dobra, i teraz tak, dalsze produkty, mam na myśli tutaj podkład i produkty wykańczające makijaż twarzy, będę nakładała pędzlami od Nancy. Jest to zestaw Gobsmack Glamorous i dostałam ten zestaw do testowania od firmy Nancy, jak i również inne ich produkty, które mogłyście już widzieć na moim kanale. I właśnie te pędzelki sobie przetestujemy jako akcesoria, którymi będziemy nakładać wszystkie produkty na twarz. Bardzo mi się podobają pudełka, jeżeli chodzi o te produkty właśnie z Nancy. Tutaj one są zaklejone z obydwu stron i tutaj możemy pociągnąć sobie. Ja te pudełka otwieram w ten sposób, tak wiecie, poklepując za dupkę tego opakowania. No wtedy otwiera nam się tutaj ta taka folia plastikowa i w środku mamy pędzle. Te pędzle są bardzo ładne, bardzo dobrze wykonane. Są w takim perłowo-białym kolorze, co mi się mega podoba. No i mają tą złotą skówkę z takim wytłoczonym logiem Nancy. Te pędzelki bardzo mi się podobają i jestem aż ciekawa właśnie, jak się będą sprawdzać w użytkowaniu. Teraz je wyjmę, żeby Wam tu nie hałasować. Oj, ja widzę, że się te pędzle będą cudownie sprawdzały. No, no, no. Dobra, może najpierw Wam powiem, jakie to są ogólnie pędzle. I tak, bardzo mi się podoba to przede wszystkim, że niezależnie od tego, czy pędzle nasze są w zestawie, czy też nie, to każdy z tych pędzli ma swoją nazwę. Jest to ogromnym plusem z uwagi na to, że zazwyczaj pędzle, które występują w setach pędzli, czyli w takich zestawach, zazwyczaj mogę powiedzieć, że zawsze, bo nigdy wcześniej oprócz Nancy się nie spotkałam. Nie spotkałam się z tym, żeby pędzle, które są w zestawach, miały swoje numery lub nazwy. A pędzle z Nancy mają i jest to mega fajne, dlatego że o ile na co dzień, jeżeli się malujecie, to po prostu pamiętacie swoje pędzle, który jest który i tyle, ale tak jak ja na przykład prowadzę kanał na YouTubie i chciałabym Wam po prostu powiedzieć, jakim pędzlem wykonuję dany makijaż, więc mi się to mega przydaje, kiedy te pędzle są po prostu oznaczone. A pędzle Nancy dość, że mają właśnie wytłoczony numerek, to jeszcze mają nazwę, co jest w ogóle mega na piątkę. Jeżeli chodzi o ich zapach, no to niestety, ale śmierdzą jak wszystkie Chińczyki. Taka jest prawda i tutaj nie będziemy się czarować. Natomiast jeżeli chodzi o ich wykonanie, to widać, że są po prostu wykonane świetnie. Włosie mają tak pięknie zbite, że ja już widzę, że ten blush and bronze będzie idealny do konturowania i ja już to po prostu... Ja od razu, słuchajcie, bo pędzle, widzę, czy one będą dobre, czy nie. Kolejny pędzel to jest pędzel Angled Airbrush, czyli pędzel do nakładania podkładu, który ma dać efekt takiego airbrusha, czyli takiego... efekt takiego natryskowego
I niejako jak tak jest natryskowe opalanie, taki natryskowy makijaż, nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale chodzi o to, że on jest taki po prostu nieskazitelny, taki photoshopowy. Następny to jest po prostu Flawless Foundation, to jest zwykły taki flat top do podkładu. Ten po prostu angled brush się różni od niego tym, że on jest bardziej taki skośny. Kolejny pędzel to jest pędzelek taki szpiczasty i ten pędzelek się nazywa Concealer Perfector, więc on niby ma służyć tutaj do korektora. No nie wiem, czy go będę tak używała, zobaczymy. Może na próbę tak użyję. No i ostatni pędzel to jest Buffed Base i to jest taki pędzelek okrągły i on może służyć do tego, żeby nakładać podkład, ale mi się wydaje, że on mi będzie, wiecie do czego służył? Właśnie do konturowania twarzy, bo jest taki bardzo fajny, zbity, ja lubię takie pędzle. I produktem, który będę nakładała na twarz, będzie to też nowość i jest to nowość od L'Oreal. Jest to L'Oreal z nową formułą Too Much i ja niestety, ale mam nietrafiony kolor, ponieważ ten kolor to jest 4N Beige i ja myślałam, że ten kolor będzie mi pasował, ale niestety już się teraz skończyło lato, zbliża się zima. I po prostu on jest dla mnie mega za ciemny, ale nic, no użyję go, żeby wam powiedzieć jaką ma formułę i jak ogólnie mi się sprawdza, jak się sprawdza na mojej suchej skórze. Odpakowuję go właśnie, bo tu jest jeszcze zalepiony, więc zapieczętowany, więc wiecie, że na pewno go nie używałam. Udało mi się go zdobyć dzięki Ani z kanału Shadow, bo ona tam u siebie w mieście nieopodal miała właśnie możliwość kupienia go w bardzo dobrej cenie za 20 parę złotych, więc spoko. On się charakteryzuje tym i się różni tym od tej formuły starej, że ta formuła stara nie ma takich drobinek rozświetlających, a ten ma w sobie mnóstwo takich drobinek rozświetlających, więc no, aż jestem ciekawa jak to będzie wyglądało na twarzy, czy czasem nie będzie to zostawiało takich drobinek aż perfidnie wyglądających tandetnie. No więc no, niestety, mam ciemny ten podkład, ale użyję go, żeby wam powiedzieć jak on mi się sprawdza na twarzy i wycisnę sobie więcej troszeczkę na dłoń ze względu na to, że będę używać pędzla. No i już widzę, że on jest taki mega leisty, że aż źle mi przechylać rękę. Patrzcie, jak on jest ciemny w ogóle, no masakra. Może go później jeszcze jakoś zmodyfikuję. No i będę go nakładała tym pędzelkiem Angled Airbrush w numerku FA01. Nie wiem, może on mi się jakoś wtopi w skórę, trudno powiedzieć. W ogóle jak się już go wyleje na rękę, to on już nie ma tych takich drobinek chamskich. Przepadam za nakładaniem podkładów pędzlami, szczerze powiem. Wolę zdecydowanie Beauty Blender. Nie no, jest dużo za ciemny. Muszę go przeciągnąć na szyję, ale to niewiele pomoże, bo musiałabym go aż nałożyć na cały dekolt. Zostawię go sobie, słuchajcie, bo najwyżej będę go używała w lato czy coś. A po prostu kupię sobie jaśniejszy, jeżeli ten mi się spodoba, jeżeli chodzi o formułę. Dobra, teraz sobie wklepuję ten podkład. Wiecie co, on daje bardzo takie naturalne wykończenie na twarzy. Zero drobinek. Ja w ogóle nie widzę, żeby były jakiekolwiek. Też jeszcze dołożę sobie troszeczkę i nałożę na... No nic, no wyglądam jak to moja babcia mówi, jak opalona w Turcji. No a jak to ma kabaret? Paranie normalnie, no to zrobisz, nic nie zrobisz. Wiecie co, tak teraz się przyglądam mojej twarzy z bliska i powiem wam, że on naprawdę daje bardzo ładne wykończenie takie. Daje troszeczkę krycia, wyrównuje koloryt, no daje takie rozświetlenie, bo widzę, ale nie daje, nie ma w sobie żadnych takich drobinek widocznych na twarzy. No i na pierwsze takie położenie na twarz, to moim zdaniem on jest bardzo nawilżający, bo w ogóle go po pierwsze nie czuję na twarzy, a po drugie zobaczymy, czy on będzie taki zastygający. No nic, jestem ciekawa tego, jak on się będzie sprawdzał, więc nie wiem, czy do was wrócę później, ale na pewno dam wam znać, bo jest to nowość i myślę, że też jesteście ciekawi tego, jak on się właśnie będzie sprawował. Kolejna moja nowość, ale w zasadzie taka, która dla was jest nowością u mnie, ale dla mnie ogólnie nie jest nowością. Jest to kamuflaż z Avonu i ten kamuflaż się nazywa Ideal Flawless i jest w kolorze Fair i wygląda w ten sposób. On jest bardzo kremowy. Chciałam wam go pokazać, bo ja go używam pod oczy, w związku z tym, że on jest bardzo kremowy i jest bardzo leciutki moim zdaniem. To ja właśnie go używam pod oczy, ze względu na to, że ja mam bardzo duże zasinienia pod oczami, jak wiecie. I
ten sposób sobie go nakładam. Nakładam go również na górną powiekę całą, aby wyrównać kolory. Naprawdę jest to bardzo fajny, lekki produkt, który zdecydowanie nie podkreśli Wam zmarszczek pod oczami, tak jak inne kamuflaże, na przykład kamuflaż z Catrice, a ma bardzo fajne krycie. I jak widzicie, niewiele go trzeba było, żeby te spojrzenie od razu odświeżyć, żeby to inaczej wyglądało. Ale mimo to jeszcze nakładam zawsze później po tym kamuflażu i nakładam jeszcze troszeczkę takiego bardziej wpadającego w żółte tony korektora od Everline. No i w związku z tym, że ten pędzelek to jest Concealer Perfector, to zobaczymy, jak on mi ten concealer wklepie. Są bardzo mięciutkie, więc w ogóle w żaden sposób nie potrawniają na tej okolicy pod oczami, więc możemy sobie fajnie wszystko wklepać. No i wygląda to w ten sposób. Dobra, teraz przypudruję sobie tą okolicę pod oczami i całą twarz. I zrobię to pudrem, który nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale na pewno o nim gdzieś tam wspominałam. Jest to puder z Bourjois. No, jest to puder po prostu sypki, ale miałam w kolorze 01 Peach. I wezmę sobie inny pędzelek z tego zestawu właśnie z Nancy. Teraz się zastanawiam tylko, który. Wiecie co, wezmę niestandardowo, ale wezmę ten Flawless Foundation, ten do podkładu i po prostu postaram się wklepać sobie ten puder. It's up to you, you gotta choose. Dobra, ta buzia jest wykonturowana, teraz nałożę odrobinkę różu i wiecie co, teraz się zastanawiam, którego pędzelka użyć, ale wiecie co, chyba użyję tego pędzelka, którym nakładałam sobie po prostu puder. Ten puder był transparentny, znaczy taki żółtawy. Bardzo lubię używać takich właśnie flat topów do czynności związanych z nakładaniem różu, chociaż za różem nie przepadam. No i teraz sobie rozetrę to wszystko jeszcze tym czystym pędzelkiem Buffed Base z Nancy. No i teraz nałożę rozświetlacz, tylko to bardzo już nie wiem czym. Ale chyba użyję do tego celu ten pędzelek Buffed Base, bo jako jedyny został mi czysty. Widzicie, to jest też kolejny filmik, jeżeli chodzi o pędzle w moim przypadku, który pokazuje, że to nie jest tak, że dany pędzel może Wam służyć tylko do tej czynności, do której jest przeznaczony, bo tak naprawdę wszystkiego możecie używać w zależności od tego, jakie są Wasze potrzeby po prostu, a nie tylko tak, jak jest napisane, do czego on ma być. Dobra, więc tak wygląda moja twarz, teraz przejdziemy do brwi. Filmik o brwiach jest tutaj, więc wykonam to w takim przyspieszonym tempie. Dobra, brwi są skończone i teraz przejdę do właśnie jednej z nowości i będzie to taka próbka cienia od Mary Kay w kolorze Sweet Cream. Ten cień bardzo fajnie się sprawdza, słuchajcie, jako taki beżowy, matowy cień służący do wszystkiego, po prostu do rozświetlania wewnętrznego kącika, do tutaj podkreślania, wyrównywania kolorytu pod łukiem brwiowym, do gruntowania tego obszaru, żeby zabezpieczyć przed blendowaniem dalszych cieni. Ja go nałożę pędzelkiem od Sunshine Minerals właśnie tutaj pod łukiem brwiowym. Zagruntuję po prostu korektor, którym przed chwileczką wyrównywałam granice. I również właśnie rozświetlam nim na co dzień. Ja go używam właśnie jako taki bazowy cień, który używam w zasadzie na całą powiekę ruchomą. Tylko przyciemniam właśnie w ciągu takiego tygodnia roboczego tylko zewnętrzny kącik jakimś ciemniejszym cieniem i po prostu makijaż jest gotowy. Naprawdę taki, jak na taki właśnie beżowy cień, to nawet nie wiem, jakie one mają dokładnie cenę, ale te cienie, ale ogólnie on mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba jego wykończenie i trwałość właśnie tutaj pod łukiem. Bardzo fajny cień. I teraz przejdę do takich cieni, które nie wiem, czy Wam kiedyś już pokazywałam. Cienie z L'Oreala i mam tutaj dwa cienie, ale nie wiem, słuchajcie, czy tych dwóch cieni użyję, bo jakoś tak ten drugi nie do końca mi pasuje, a nie potrafiłam znaleźć trzeciego, który by się idealnie wpasował i to są cienie właśnie z tej serii L'Oreal Infallible i właśnie dzisiaj miałam ochotę zrobić taki makijaż troszeczkę
jesienny, więc sobie na całą powiekę ruchomą po prostu chciałabym nałożyć właśnie ten kolor Sherry Mary. On będzie mi pasował do tej bluzki i też później do pomadki, więc to jest taki plan. I teraz sobie go nałożę, wklepię sobie go po prostu palcem na większą część powieki ruchomej. Bardzo fajną konsystencję i bardzo, jak widzicie, od razu się łapią powieki i mają też bardzo fajną pigmentację. Mi osobiście one się bardzo podobają. Ja już je używam ogólnie od roku, ale jakoś nie było nigdy okazji, żeby wam o nich powiedzieć, więc dlatego postanowiłam dzisiaj je właśnie wziąć z takiego pierwszego filmiku w sumie, który jest tak naprawdę na moim kanale, czyli takie testowanie nowości, taki test zbiorczy, a nie taki test wiecie, pojedynczy różnych produktów, tak jak to zazwyczaj właśnie u mnie było. No i to wygląda w ten sposób. I teraz wezmę taki mega puchaty pędzel, takiego Chińczyka puchatego, dość sporego, ale mam dużą powiekę, więc może być. I po prostu rozetrę sobie od góry tutaj ten cień. Przy rozcieraniu on trochę znika, a nawet bym powiedziała, że bardzo, więc nie wiem, czy za chwilę nie będę musiała dołożyć. Tak, zdecydowanie będę go musiała dołożyć, bo totalnie się bardzo wyrzedził, że tak powiem, jeżeli chodzi o kolor. Kolor z paletki bronzerów od Makeup Revolution All About Bronze i wezmę sobie ten ciepły kolor i tym ciepłym właśnie brązem sobie zaznaczę załamanie powieki. Bardzo mi się podoba użycie tego właśnie ciepłego brązu tutaj jako takiego cienia właśnie przejściowego załamania powieki. Co by to było, jakby się aparat nie wyłączył po raz drugi? I jeszcze wtedy, kiedy nakładałam cień wewnętrzny kącik i tego nie widzieliście. No ale nic, jeszcze mam drugie oko, więc zobaczycie. Postanowiłam, że nie nałożę cienia z L'Oreala, tylko nałożę taki złoty cień z paletki The Nudes od Maybelline. Ze względu na to, że po prostu poszukuję bardziej do tego makijażu takiego ciepłego cienia, a myślę, że nasza polska złota jesień aż się prosi o to, aby użyć złotego cienia. I żeby bardziej wybić ten kolor, użyję sobie Dura Lines Inglota. Też od razu go tutaj przeciągnę na dolną część wewnętrznego kącika. Teraz jeszcze sobie podkreślę tą dolną powiekę. Już podkreślam sobie troszeczkę tym cieniem, którego używałam na całą powiekę ruchomą górną. Teraz, żeby to wszystko jakoś zbalansować, to obowiązkowo sobie dołożę kreseczkę, ponieważ bez kreseczki laurka się nigdzie nie rusza, ponieważ kreseczka to laurki po prostu obsesja. Przykleję sobie rzęsy z Ardell i jest to model Demi Black numer 102, który odkryłam w zeszłym miesiącu i jestem w nich absolutnie zakochana. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo wyglądają naturalnie przede wszystkim. One są troszeczkę rzadsze niż rzęsy z Ardell Demi Wiz. Ale na oku, słuchajcie, wyglądają jak takie po prostu dobrze wytuszowane swoje rzęsy, bo one nie są jakoś spektakularnie długie. Przeokrutnie nie lubię przy zakładaniu rzęs, wiecie czego, zapachu tego kleju Duo. Naprawdę on tak śmierdzi. Ja nie wiem, czy ja jestem jakaś przeważliwiona na funkcję zapachów, czy co, ale ogólnie strasznie nie lubię produktów, które w jakikolwiek sposób właśnie mnie rażą w nozdrza, że tak się wyrażę. No i teraz w planie miałam, żeby na usta nałożyć też nowość, jest to nowość ze Slika, taka farbka do ust w kolorze Peachy Keen. Mi się ona bardzo podobała u Katosu, tylko że coś mi się tak wydaje, że chyba nie do końca dobrze ona będzie wyglądała u mnie, bo mi się wydaje, że akurat do tego makijażu bardziej by pasowały właśnie jakaś matowa pomadka, która też miałaby odrobinę takich ciepłych tonów, a ta jest taka, zaraz wam pokażę. Widzicie, ona jest taka mega rażąca. I ja teraz nie wiem, jak ona będzie się prezentowała, ale wydaje mi się, że chyba niezbyt dobrze. No ja nie wiem, czy ja w tym dobrze wyglądam, chyba nie. Wiecie co, ja się w tym czuję jak klaun. Masakra, jaki to jest kolor, Boże! Powiem wam, że zdecydowanie ta farbka do ust ze Slika to kompletnie nie jest moja bajka. Jedyny plus to na pewno te formuły tych farbek są bardzo takie bogate, nawilżające, tłuste wręcz bym powiedziała i naprawdę fajnie nawilżają usta, ale zdecydowanie nie jest to kolor dla mnie. Zupełnie inaczej wyglądał u Katosu, a zupełnie inaczej u mnie, więc ja sobie go
pozwolę zmyć. Wezmę sobie to, co sobie pierwotnie przygotowałam, czyli pomadkę i konturówkę z Golden Rose, właśnie w takim też ciepłym kolorze. No i teraz to wygląda 100 razy lepiej, no. Tak podsumowując ogólnie ten nasz bardzo, bardzo długi test, myślę, że to wyjdzie bardzo długi filmik. To jeżeli chodzi o podkład z L'Oreala, to pomimo tego, że on jest dla mnie za ciemny, to jakoś to tutaj sobie powiedzmy uratowałam. I jeżeli chodzi o jego samą formułę, o to jak on się prezentuje na twarzy, o poziom nawilżenia i komfortu jaki gwarantuje, to jest naprawdę test zdany na piątkę. Ciekawa jestem, jak się będzie utrzymywał po paru godzinach, ale to może uda mi się powiedzieć wam w jakichś innych filmikach, bo dzisiaj nie będę miała możliwości do was wrócić, bo będę miała gości. Jeżeli chodzi o kamuflaż pod oczy z Avonu, to jest bardzo fajny, bardzo lekki, bardzo też dobrze kryjący. Jak widzicie u mnie z moimi zasinieniami pod oczami, no to jednak sobie jakoś w miarę dobrze poradził. Jeżeli chodzi o cień, ten beżowy, matowy, to jak same widzicie, no wygląda po prostu super, bardzo fajnie też tutaj wyrównuje tą okolicę właśnie pod lukiem brwiowym, matowi ją i utrwala na bardzo długie godziny. No i jeżeli chodzi o pędzle do twarzy z Nancy, no to zdecydowanie jest to tutaj najwyżej punktowany produkt, akcesoria, które w ogóle to, co dzisiaj testujemy, bo one są, naprawdę mają szerokie zastosowanie, możemy je wykorzystać każdy, pomimo tego, że ma ściśle przypisane, do czego służy, to możemy użyć tego, do czego nam się żywnie podoba. Jest to ogromny plus, że mają swoje nazwy i oznaczenia na swoich trzonkach, mimo tego, że są pędzlami w zestawie, co jest kolejnym ogromnym plusem. Następnym plusem jest to, że mają bardzo miękkie włosie, które jest bardzo przyjemne, ale też bardzo jest go dużo, jest bardzo zbite, więc bardzo fajnie można sobie rozprowadzać wszystkie produkty na twarzy, co jest również dla mnie ogromnym plusem, więc ja je serdecznie polecam. No i jeżeli chodzi o te rzęsy z Ardell, to też jest u mnie nowość, ten model konkretnie. I one bardzo fajnie się prezentują, bardzo naturalnie, możecie teraz to zobaczyć. Moim zdaniem prezentują się wręcz tak jak na co dzień, dobrze wytuszowane rzęsy. Więc jest to naprawdę mega, 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 mega plus. No i jeżeli chodzi o te cienie prasowane, właśnie prasowane, niepowiekane, te cienie prasowane z L'Oreal Infallible, to one są bardzo fajne, tylko że tak jak widziałyście, musiałam nakładać sobie w kilku warstwach, żeby uzyskać taką pigmentację, jaka mnie interesowała. Więc cały ten dzisiejszy test uważam za bardzo udany i wszystkie te produkty na pewno będę używała cały czas, bo są naprawdę mega. I to by było chyba na tyle. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że ten filmik uda mi się zmontować tak, żebyście nie posnęły na nim i żeby był dla was ciekawy. Dajcie mi znać, czy miałyście do czynienia z którymiś z tych produktów i koniecznie mi dajcie znać, jak wam się sprawdzały, jeżeli miałyście do czynienia z nimi. Powiedzcie mi też, jakie macie swoje ulubione takie zestawienia kolorystyczne w makijażu, jeżeli chodzi o jesień, bo to jest mój taki pierwszy makijaż jesienny w tym roku i muszę przyznać, że zdecydowanie on mi się podoba. Mogłabym tutaj jeszcze dodać cielistą kredkę na linię wodną, żeby to oko bardziej otworzyć, ale jakoś nie wzięłam jej ze sobą po prostu i teraz już nie chcę iść robić zamieszania, więc po prostu niech już tak zostanie. No i tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki i serdecznie was zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa! Yeah, I can't leave without...